Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Evolo, a to jest Need for Speed Hot Pursuit. Tam nas tutaj nie było, ale niewiele się tu pozmieniało. Okej, pojeździmy sobie dzisiaj troszeczkę może policją. Co my tu mamy? Szybka reakcja. Niezbyt. Hot Pursuit. Dobra, niech będzie Hot Pursuit. Zobaczymy. Będziemy zatrzymywać. Zatrzymywać niegrzecznych kierowców. Tak jest. Co my tu mamy? Co weźmiemy? A, bierzmy 911. Tak, gra 4S. Jak najbardziej. Jedziemy z tym. Jedziemy z tematem. Dawno nas tutaj nie było. Chciałbym, żeby to było takie, w pewnym sensie, troszkę przygotowanie pod Need for Speed'a Rival, które mam premierę na jesień. Aczkolwiek raczej wątpię, żebym go jakoś super szybko zrobił. Znaczy pokazał wam na kanale, ponieważ będzie dobrze, jeśli on w ogóle pójdzie na moim sprzęcie. To jeszcze jak on pójdzie, to też zależy. Tak więc wszystko się okaże, wszystko zobaczymy. Dobra, tymczasem my tu pędzimy. Dobra, jedziemy. Tak, mam cię! Po dupie dostałeś! Jezus, co tu się dzieje? Oh yeah! Ups. Nie tak, tak to nie miało być! Jezus! Dobra, znaleziono skrót, ale... No, dobra. Chłopaki są tutaj. Okej. Dobra, jeden zatrzymany. Tak jest. Porsche Cayman zatrzymany. Ale przypieprzyłem. Jeszcze najechałem na swoją własną kolczatkę, czy tylko mi się wydawało? No właśnie, najechałem tak na... No dobra. Powiedzmy. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to ja tu się po prostu rozwalę. Sam siebie. Dobrze, ale zmasakrowałem to biedne Porsche. No nie, no ej, no. Jezus, jak na się każda zapora jest moja, nie? Ja myślę, że nie wiem, co ostatnio się ze mną dzieje. Strasznie lamię w każdą grę, jakbym cię tylko nie złapał. Dobra, troszkę ich tutaj zwolniłem. Okej, dobra. Jeden zatrzymany, kolejny. Dobra, MP. Dobra. Wow, 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 wow. Coś to będzie. A, nie złapał się, nie złapał się. A, dajemy. Wow, 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 ej, spoko, ziomek. Trochę wyluzuj, dobra. Załatwiony. Ten drugi też gdzieś tam utknął. Dobra, kolczatkę wyrzucił mi.
Co gnoju, ha? Dobra, gościu za mną jadący napnął się na kolczatkę rzuconą przed gościa, przez gościa, który jedzie przede mną. Dobra, załatwiony. Wypadło mu się. Jak najbardziej. Dobra, dawać blokadę. Ale przypieprzyłem. No, niedobrze. Niedobrze. Dobra. Dobra, za gościem, ciśniemy. Tak jest, tak jest. Kurde, uciekli mi. No niestety, nie wyszło. Ale cóż, nie łammy się. Dobra, mamy pochwałę. Nieźle, mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. Dobra, nagrody, nagrody, nagrody. Cóż my tu mamy? Nowy pojazd. Co to jest? Dodge Challenger. It's your... Przepraszam. SRT-8. Dobra, mi to pasi. Mi to pasi jak najbardziej. Co tu się dzieje? Podląd. Nie, podląd nie chcę podlądu. Co tutaj? Szybka reakcja. Przechwycenie. Tutaj też jest szybka reakcja. Przechwycenie. Dobra, lecimy z tym przechwyceniem. Niech będzie. Dobra, proszę, mnie troszkę zawiodło. No niestety. Dobra, weźmy tego. Weźmy Shelby GT500. Amerykańską legendę. W wydaniu policyjnym. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyścig o północy. Czyli pościg o północy. Tak więc. Lecimy. Dobra, będziemy gonić Alfa Romeo. Dobra, lecimy za gościem. Będziemy! Tak jest! Nie ma, kuzyna, nie uciekniesz mi. What the? Możesz ty w dzioba, gościu zawrócił. Nie, no tak nie może być, bo mi spierdzieli i co ja zrobię? Uciekł. No niedobrze, niedobrze. Lecimy z tym jeszcze raz. Nie ma co. Nie damy się, nie damy się, nie damy się. Dobra, gdzie to jakoś tu? Ale coś blokowałem. Co odblokowałem? Wyposażenie zostało ulepszone. Co mi ulepszyliście? Blokada drogowa trzeci poziom. Tak jest. A, okej, dobra. Da się to jakoś przerwać czy coś? Nie? Szkoda? Tak, wiem. Porsche Cayenne Turbo. Dobra, przy współpracy z Porsche. Tak jest. Dobra, Dobra, jeszcze raz lecimy z tym przechwyceniem. Nie, bierzmy
Bierzemy tego Shelby, on był fajny, fajnie mi się nim jechało, tylko że mi gościu zawrócił i to wszystko jego wina była, po prostu. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Lecimy, lecimy, nie ma czasu, tak jest. Alfa 8C, tak jest. Dobra. Łoto! Słyszeliście? Coś wystrzeliło. A, gość jedzie pod prąd. Wow! Co gnoju, e? Cóż to się stało? A przez przypadek śmigłowca użyłem. Tak jest! O, uwaga, kolczatka! Gościu wrzucił mi zakłócacz. Zakłócanie moich systemów. Co ty kombinujesz, ziomek? No nie wyszło mi to do końca tak jak miało. Dobra, ja bym pojechał. Dobra, lecimy za nim. Tak, pędzimy. Nie ma co się oszczędzać. Dawać blokadę. O. Ale się wpakowałem! To nie tak miało być, panie władzu! Jedziesz, na razie to toniesz! Dobra, wiem, że mi spierdziela. Ale spoko, nie ucieknie mi tym razem. Dobra, jest w zasięgu. Dobra, dawać blokadę. Lecę ponad 300 na godzinę. Ale gościu powinien już ten. Boże, ale gościu gna. Zapierdziela nieźle. Dobra, lecim za nim. Okej, dobra, zatrzymany. Tak jest. Nie udało mu się spierdzielić. Nie spierdzieliłeś do Meksyku, ziomek. Dobra, jest pochwała. Jest pochwała, nie ma źle. Czy to ważne? Mamy się tu dobrze bawić. Ja się mam dobrze bawić, wy się macie bawić. Dla was ma być widowiskowo, dla mnie ma być przyjemnie, fajnie. Gratulacje funkcjonariuszu. Otrzymałeś awans. Kimże ja to teraz jestem? Kim byłem? Nawet nie pamiętam, kim byłem. Strażnik. Strażnik Teksasu. Uważaj. Uważajcie, jestem teraz strażnikiem, tak więc wiecie. Wiecie jak jest, nie? O, nowa jednostka. Cóż to za jednostka? Oszte! No, i to mi się zaczyna podobać. No, w końcu coś poważniejszego. A nie takie pitu-pitu. Jednostka reagowania. Cóż my tu mamy? Zdobyty nowy pojazd. Cóż to jest? Korweta Z06. Bardzo ładna. Zobaczymy jak się spisze. Dobra, tu mamy coś nowego. Okej, mamy Hot Pursuit'a, a więc myślę, że sobie to weźmiemy. Tu mamy Porsche Panamera.
niedostępny w tych zawodach. Mogę przejść tylko pana me. Dobra, to bierzmy pana me turbo. Myślę, że się nie zawiodę. Lecimy z tym. Dobra. A więc zaczynamy. No i ja bym ruszył do zabawy. Mamy troszkę blokad, troszkę impulsów EMP. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Chyba godzimy. Dużo dosyć ciekawych samochodów. Okej. Okay. Lecimy. Lecimy z tym. Słuchajcie, no, kierka się... Ale w niego pnąłem. Od razu go się zatrzymałem. Co ty myślisz sobie, co? Kurde, ale czekam, powiem wam szczerze, na Rivalsa. Strasznie. Po prostu Rivals to ma być, wiecie. Siebie hot push side przeniesiony w... Właśnie nowocześniony hot push side po prostu, no. Nie wiem, czy tam zobaczymy coś więcej niż tutaj. Owszem, wiem, że tam wraca... tam wraca marka Ferrari do łask Need for Speeda. A więc jest to taki ukłon troszkę w stronę tych starszych Need for Speedów. A więc wiecie... Będzie ciekawie. Wiesz ty. Ale przypieprzyłem. Teraz przypieprzyłem. Nie no, trzeba użyć blokady. Znowu zapomniałem używać tych. Tak zwanych skilli. Do wyposażenia dodatkowego mojego samochodu. Boże, to jest tak, jak się nie zna skrótów i się jedzie na oślep. Dobra, chłopaki zbliżają się do... Ja zmarnowałem to. Nie wyszło, nie wyszło. Co się ze mną ostatnio dzieje? Ja nie wiem. Strasznie lamię we wszystko, czego się tylko złapie. No dobra, zatrzymuj gościa. No dobra, zatrzymany. Jeszcze paru. No. Dawać tą blokadę. Boże, jak gościu nie chciał jechać przede mną, ja nie wiem. Musiałem dać chyba specjalne zaproszenie. Dobra, lecimy za nimi. Chyba jeszcze tylko jeden został. Nie, dwóch. I na czołówkę z gościem naprzeciwko. Nie! Jesus! Co to ma być? Dobra, dawać kolejną blokadę. Jesteście mi potrzebni. Boże, jakie ząbane te moje Porsche. O nie, no czułem. Czułem, że jakiś debil sobie stanie na środku ulicy.
Będę zostały 3 km, muszę gości zatrzymać. Nie no! Zacznę się wkurzać po prostu zaraz. Tak będzie. Wow! Jesus, jak wyście zablokowali tą ulicę. Boże. Ale to zastawili po prostu. No nie no, nie udało mi się znowu ich. Tak, wiem. Kierowcy uciekli. Do dupy. Dwóch mi spierdzieliło z sześciu. Ale cztery zatrzymałem, no dobra, no. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze to zrobić. To już dzisiaj było, co prawda, ale myślę, że nie zaszkodzi tego spróbować jeszcze raz. Dobra, weźmy sobie Gran Turismo S. Myślę, że tym razem coś może z tego wyjdzie. Może w końcu jakoś się odblokuje, jakaś blokada w moim mózgu, nie wiem. Minie czy coś. Nie wiem, ostatnio po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. Znaczy, to prawda, jestem dzisiaj już po pracy, tak, więc możliwe, że zmęczony jestem. Ale no i tak, to powinno przecież wszystko pięknie, ładnie tutaj działać, a nie... Dobra, ta, bez paniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, zlecę przed siebie po prostu. Ale cię mam! Mam cię! Dobra, chodź tu! Tak, zatrzymany, jak najbardziej, jak najlepiej. Ale dobre jest auto. Czemu? Jakim cudem on ominął tą kolczatkę? O! Jesus! Ale masakra. Uwaga, nie wpakować się w to. Słuchajcie, bardzo chętnie bym się w to pograł, skądś naprawdę. Kurde, cieszę się, że wróciłem do tej gry. A, mam cię! A, widzisz? Jakżeś się zdziwił. Tak jest. I jeszcze wam blokadę. A co? Mnie stać. Uwaga, to ominamy. Pędzę. Cześć. Boże, wszyscy ominęli te kolczatki. Na szczęście ja również, bo czasem można się ładnie tutaj wpakować. Tak, wiem, skrót. Odkryłem. Mam nadzieję, że z niego wyjadę cały i zdrowy. Uwaga, kolczatka. Nie, to tak nie miało być. To tak nie miało być. To miało być inaczej. Lecimy. Kurde, fajna jest taka, lubię ją. O. To nie miało tak być. Jesus! EMP activated, acquiring target lock.
nie i spieprzyło się. Zmarnowałem MP. Aż w sumie to i tak niewielka strata. Dobra. Już mi nie uciekniesz. O nie, mój panie. Ty też nie. Boże, jak ja ich ładnie koszę. No. Kupił CPM-kę i myśli, że co? Na pewno to jest. Tak, zatrzymany jak najbardziej. Kurde. Jestem jak strażnik Teksasu. Lecimy. Co nam tu pykło? Wyposażenie zostało ulepszone. Tak jest. Kolczatka drugi poziom. Mi to pasi. Cóż tam poprawiliście? Dłuższa i szersza. Tak jest. I szybciej się rozkłada. No i o to chodziło. Cóż tam jeszcze w nim pykło? Nowy pojazd. Co macie dla mnie? Camaro SS. Tak jest. To lubię. No, całkiem fajnie się prezentuje. Szeryf? Może być szeryf. Ja tam wolę strażnika Teksasu. Dobra. Co my tu mamy? Przechwycenie. Dawać to. Lecim z tym. Tak. To lubimy. Kurde, i mam dylemat, nie? Tu jest Galardo i tu jest Galardo. Super Legera czy Klasyk? Co wybrać? Dobra, sobie Super Legera, a więc super lekką wersję. Wiecie, nie ma. Na przykład, wiecie, to są takie dziwne w ogóle sprawy z tymi wszystkimi lekkimi wersjami normalnych samochodów. Na przykład, wiecie, on jest tam lżejszy na przykład o 100 gram i ten. Znaczy ogólnie dostajesz mniej samochodu za wyższą cenę, nie? O to chodzi. Albo na przykład, kiedyś Porsche pamiętam tak zrobiło. Chyba w GT? Pamiętam w jakiejś tam wersji 911. Oni poszli aż tak bardzo, że ten, że normalne znaczki zastąpili naklejkami. Tak więc, no wiecie o co chodzi, nie? Teoretycznie ma być, samolot ma być bardziej ekskluzywny, bardziej zajebisty i tyle. A wygląda to właściwie, wygląda zupełnie tak samo jak normalny. Ale wiecie, na pewno jest, wiecie, grupka jakichś super bogatych ziomków, którym normalna wersja samochodu, na przykład Galardo, które może, wiesz, których są tysiące. Żyj kolczatkę! Trafię nie kolczatką, ale jedzie dalej. Tak jest, dobra. Lecim za tobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie w areszcie. A on też miał super legę. Wiedziałem co wybrać. No jednak te 100 gramów różnicy robi swoje. Dobre. Ten nam poszedł dosyć szybko, więc myślę, że jeszcze jeden wyścig sobie machniemy. Jeszcze jeden pościg. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O, Ford GT! No. Ładnie. Wzór dla całej firmy. Jak najbardziej. Szybka akcja. Nie lubię robić tych szybkich akcji. Mamy tu coś przechwycenie. Dobra, niech będzie przechwycenie. Dobra. Aston. Coś większego. Dobra. Weźmy sobie. A weźmy sobie
korwetę. Zobaczymy, jak nią nam pójdzie. Jednak miałem wziąć Lambo. Noc i leje. Niezbyt dobre połączenie. Korweta ma tyliard koni mechanicznych na tylnej osi, tak więc będzie zarzucać, będzie się działo. Ale my się powinniśmy tylko właśnie cieszyć, będzie bardziej widowiskowo. W kościół jedzie ten Shelby. Kiedy 500. Dobra, lecimy z tym. Ale powiem wam, fajnie, dosyć nieźle jest, ten poślizg nie jest taki, nie narzuca się tak, tak bym to nazwał. Dzień dobry panu. Ała, śmigłowiec. Ty! Nie zadziałała na mnie. Nie wiem jakim cudem. To była koszatka drugi poziom. Tak więc... Powiem szczerze, kawał żelastwa. Boże, jak to auto płynnie wchodzi w drift. Teraz przegiąłem. Teraz po prostu przesadziłem. Jeszcze się z tą kolczatką chciałem powiedzieć. Dawać się wobec. Może w końcu się to coś przyda. Boże, kiedy ten śmigłowiec nadlatuje, to ja po prostu tutaj się boję po prostu. Boże, ale nieźle on ciśnie. Jeszcze raz się wpakowałem. No nie, no ludzie, ja was proszę, tu się nie da tak. Ale czekaj, ta filigo. Dostał! Coś mu tam popsuliśmy. Troszkę instalację elektryczną. Czy problem jest takim, że te Shelby GT500 od ziomka ma prawie tyle samo koni mechanicznych, co ten mój? Bo on też tam ma chyba około 800 koni. Więc słuchajcie, to nie jest takie wucidełko znowu. Nadciągam. Kościół się wpakował podwójnie i dostał z mojego EMP i jeszcze wpakował się w kolczatkę ze śmigłowca. Tak więc całkiem fajnie nam to wyszło. No cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że się fajnie bawiliście oglądając to, bo ja grając to bawiłem się przednio. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao!